Cześć, cześć. Nazywam się Małgorzata Sajur i fotografuję z ogromnej wewnętrznej potrzeby. Właściwie ja nie fotografuję dla kogoś, dla pieniędzy, na zlecenie, tylko robię to, bo lubię, no. Ja dokładnie pamiętam ten moment, kiedy pomyślałam sobie, że skoro mam lustrzankę, to może nauczę się fotografować. Było to tuż po tym, gdy przewartościowałam swoje życie po trudnych osobistych zdarzeniach i świat wydał mi się dużo przyjaźniejszy i nabrałam ochoty na inne życie. Pamiętam, że wtedy również odważyłam się zapisać na kurs prawa jazdy, mimo że byłam już panią po 40 i wydawało mi się, że to jest kompletnie nie dla mnie. Nauczyłam się odkładać rzeczy błahe na bok, nie przejmować się drobnostkami i co najważniejsze, zaczęłam robić zdjęcia. Moje początki fotografowania nie były proste, bo ja nie miałam żadnej wiedzy na temat fotografowania, nie miałam też nikogo ze znajomych, kto mógłby mi pomóc i wskazać właściwą drogę. Nie miałam też wiedzy na temat technicznych aspektów fotografowania i właściwie wszystkiego uczyłam się z internetu, czytając instrukcje obsługi. Ja na początku fotografowałam wszystko i nie miałam kompletnie żadnego planu, co to ma być i o czym mam opowiadać. Moje postrzeganie fotografii zmieniło się diametralnie wtedy, kiedy podjęłam decyzję o nauce w Szkole Fotograficznej Kwadrat we Wrocławiu. Oprócz tego, że poznałam tam wspaniałych ludzi o podobnej wrażliwości do mojej, to miałam kontakt ze wspaniałą kadrą wykładowców na czele z Piotrem Komorowskim. Ja wtedy dowiedziałam się w tej szkole, że fotografia jest doskonałym medium do pokazywania własnych uczuć. Pamiętam, któregoś dnia zobaczyłam na ścianie w swoim domu bardzo fajną grę światła i bardzo potrzebowałam kogoś, kto by mi dopełnił tę kompozycję, którą miałam w głowie. I pamiętam, że mojego syna wtedy poprosiłam, żeby mi stanął na tle tej ściany i zapozował. No ale wiadomo, postał przez 2 sekundy, potem sobie poszedł. Nie chciałam mu już zawracać głowy i myślałam sobie, że ja nie chcę nikogo angażować w te swoje te fotograficzne projekty czy wizje. I postanowiłam, że ja sobie sama stanę na tej ścianie i powtórzę to samo ujęcie, ale już tyle razy, ile będę miała ochotę. Potem jak oglądałam to zdjęcie na monitorze, okazało się, że to jestem ja sprzed wielu lat, kiedy czułam się w tym domu bardzo źle, bardzo samotnie i obco. I wtedy pomyślałam sobie, że ja może zrobię więcej tego rodzaju autoportretów, a były to takie specyficzne autoportrety, bo na nich wszystkich ukrywałam swoją twarz. I ja sobie roboczo ten cykl autoportretów bez twarzy nazwałam wstydem, ponieważ miałam poczucie winy, że ja nie potrafię być w tym domu szczęśliwa, mimo że zawsze o nim bardzo marzyłam. I wtedy jakoś otworzyła mi się furtka w głowie na wiele innych pomysłów na portret bez twarzy. To była właściwie lawina tych z różnych ujęć. Podświetlałam swoją twarz, nie doświetlałam, odwracałam. Potrafiłam nawet stanąć na rękach w sukience, żeby ta twarz była ukryta. Tych autoportretów powstało kilkadziesiąt. Ten zestaw właśnie zakwalifikował mnie do debiutu w 2015 roku, który skupiał najbardziej obiecujących, wschodzących fotografów w Polsce. Potem, kiedy już wyczerpały mi się te pomysły na autoportrety, ja wyszłam najpierw na ogród i zaglądałam na przykład do studni, chowałam się za brzozą albo za pościelą, która akurat suszyła się w ogrodzie. I kontynuowałam ten projekt później jeszcze wychodząc w plener. Ale to były głównie autoportrety, które wykonywałam na długim czasie naświetlania. I ja zdecydowanie w swoich fotografiach nie rejestruję rzeczywistości. Ja bardziej pokazuję na nich swoje emocje niż to, co widzę. Bo ja tą rzeczywistość sobie zniekształcam po swojemu. Te długie czasy naświetlania, które tak stosuję z upodobaniem, potrafią właśnie zmienić tą rzeczywistość, którą widzę w jakiś taki odrealniony, oniryczny obraz. Zarówno w autoportretach, jak i w swoich krajobrazach skupiam się na pokazywaniu swoich emocji, swoich jakichś takich wewnętrznych obaw, niepokojów, które mam tam gdzieś głęboko w sobie i które ja sobie tak przepracowuję, jak ja sobie sfotografuję ten swój ten niepokój, to ja się paradoksalnie uspokajam i sobie go przepracowuję po swojemu. I to nie jest tak, że ja się w te klimaty, w
wtłaczam i robię się ogromnie smutna i że jestem jakąś cierpiętnicą. Nie, paradoksalnie to pokazywanie tych moich niepokojów na zdjęciach, swoich niepewności, lęków mnie dystansuje mocno do tych spraw i powoduje, że ja bardziej doceniam to, co mam teraz, tą rzeczywistość, tę teraźniejszość. W przypadku autoportretów ja często mam już gotowy plan, jak to zdjęcie ma wyglądać, ale niekoniecznie trzymam się tego planu do końca, bo jeżeli w trakcie pojawi mi się coś, jakiś pomysł w głowie nowy, no to ja jestem w stanie zmienić swoją koncepcję. I zauważyłam, że jeżeli zrobię zupełnie coś innego na zdjęciu niż planowałam na początku, to ono właśnie jest udane. Czasem celowo pozwalam, żeby się wkradła w ten kadr, w to zdjęcie, tak zwana estetyka błędu i wtedy to zdjęcie jakąś ma większą moc i bardziej je lubię. Przy krajobrazach to już zupełnie jest spontan. Ja nie mam żadnego pomysłu na zdjęcie. Ja kieruję się najczęściej pogodą. Ona musi być, ta pogoda, sprzyjająca dla mnie. Czyli albo mgła gęsta, albo mocny, porywisty wiatr, czy też padający śnieg. I ja wtedy po prostu wychodzę z domu, biorę aparat i wykonuję zdjęcia pod wpływem jakiegoś tam impulsu. Nie było jeszcze takiej sytuacji, żebym z takiego wyjścia, kiedy na przykład jest mocna ulewa, nie przyniosła przynajmniej jednego dobrego ujęcia. I bardzo często też fotografuję podróżując. Zwykle siadam sobie z przodu albo z tyłu autobusu na przykład i śledzę drogę. I też z tego wychodzą mi bardzo takie nieprzewidywalne obrazy i ja lubię tą nieprzewidywalność fotografii bardzo. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest jednak to, żeby fotografie miały treść, a nie tylko formę, żeby opowiadać albo o swoich doświadczeniach, albo o swoim stosunku do otaczającej rzeczywistości, albo w jakiś sposób pokazywać po swojemu ten świat, a nie tylko wykonywać setki ładnych ujęć bez treści. Myślę, że bardzo ważną kwestią jest to, żeby nauczyć się selekcjonować swoje zdjęcia, żeby wybierać tylko te najlepsze ujęcia, nie zasypywać widza z setkami ładnych ujęć, które właściwie nie opowiadają żadnej historii, są o niczym. Nigdy nie przywiązywałam wielkiej wagi do sprzętu, jakim się posługuję. Mam wciąż Nikona D90, jest to lustrzanka amatorska. Mam dwa obiektywy i myślę, że do wykonywania fotografii dla swoich potrzeb taki zestaw jest jak najbardziej wystarczający. Jeżeli mam problem z zrobieniem zdjęcia wartościowego, no to nie jest kwestia tego sprzętu, tylko mojej wyobraźni, moich uczuć.